Witam Was. Jak widzieliście, koni już nie mamy. Została nam stajnia, którą tutaj mamy. I wpadliśmy po prostu na pomysł, ponieważ no, nie było za bardzo co z nią teraz zrobić. Stoi pusto. I przerobimy ją po prostu na taki, można powiedzieć, ala domek letniskowy, coś takiego. Czyli będzie taka stajnia dla ludzi. Czyli będą mogli ludzie tam sobie w stajni siedzieć. No i będziemy mogli sobie tam usiąść przykładowo, czy jeżeli ktoś nas będzie chciał odwiedzić, będziemy mogli tam razem sobie usiąść, pogadać, bo w domu ja mam zawsze później problem, żeby ten dom ogarnąć, jak ktoś chce przyjechać, to znowu wszystko trzeba mniej więcej ogarnąć, nie mamy tego czasu za bardzo, no powiem szczerze, u mnie czasami na stole leży taka kupa rzeczy, bo po prostu zawsze się coś wrzuci i nie ma czasu tego po prostu sprzątnąć, bo ten czas na wszystko nam brakuje. Dlatego zrobimy tutaj coś z tego i będę Wam pokazywał mniej więcej co się dzieje. Robimy to na razie z takich starych materiałów, jakichś starych desek, które nam się udało gdzieś dorwać. No jest roboty masa, bo trzeba to szlifować wszystko, także no, powolutku lecimy z tym, także będziecie na bieżąco mniej więcej widzieć co się będzie działo. Dobra, tutaj to mamy od początku troszeczkę fotek. Tutaj no praktycznie jeszcze nic na ścianach nie było, bo to wszystko brudne, trzeba było to wyczyścić. Tutaj już troszeczkę zaczęliśmy, z takich krótkich desek okno wstawiliśmy. No masa szlifowania tutaj tego wszystkiego, bo to deski były zielone, o, tutaj przygotowane też i na podłogę. Też trzeba będzie zrobić. Jest tego. Masa, tu już troszeczkę jedna ściana ogarnięta, już jest sukces, przyozdobione dookoła. O, tutaj macie krótki filmiczek, jak to mniej więcej wyglądało dookoła, drzwi do szlifowania. Straszna robota, żeby tą farbę z tych drzwi zedrzeć, to jest tragedia. Szlifuję wszystko taką wiertarką, z takim papierem ściernym. No, tu jeszcze stara ta krata na siano do koni. Został taki mały konik, o tam pod spodem drewniany. Na pocieszenie. Także jest tutaj te deski, które tutaj szlifujemy. Tutaj stoją wszystkie. Po kolei. Także jest co robić. Podłoga jest betonowa, no ale chcemy tutaj też drewnianą na to założyć, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Tutaj masa desek, wszystko przygotowane do roboty, kolejna ściana zaczęta. Masa piłowania drzewa, wszystko przycinać trzeba. Deski nie są równe, tutaj jeszcze jest dziura w suficie na dodatek, którą trzeba też załatać, bo tam jest wejście na strych, można powiedzieć, tam się kiedyś siano zrzucało na dół. No i tak to zostało. Maska na dziubie, żeby kurzu nie wdychać, niestety. Próbowałem bez, ale nos się zaklejał bardzo szybko i praktycznie nie dało rady oddychać. Bo tego kurzu jednak jest masa przy tym wszystkim, szczególnie przy piłowaniu, bo to jest nie piłowaniu, tylko przy szlifowaniu, bo to jest taki drobny kurz, który się paskudnie wchodzi gdzieś tam. Tutaj już okno przyozdobione. Takie robię ozdobne dodatkowo jeszcze wszystko dookoła, żeby to tak ładnie wyglądało. Ogólnie to ja lubię takie coś robić z drzewa. Miałem taką smykałkę, można powiedzieć, do tego, jak już widzieliście i po suficie. Także no, zawsze coś jest do roboty. No tutaj ta dziura właśnie w tym suficie. Trzeba zatkać, żeby się nic z góry nie sypało. Troszkę desek poprzycinać i zamykamy tę dziurę w suficie powolutku. I tu szlifowanie właśnie tą wiertarką, to jest masakra. To jest, idzie bardzo żmudnie to wszystko, ale no niestety jakoś trzeba sobie poradzić. Kolejny kawałeczek ściany, jak mi zostają krótsze deski, to zawsze te mniejsze kawałki zamykam, żeby po prostu ich nie wyrzucać, no bo szkoda tego drzewa wyrzucić, nie zostanie mi po metrze czy po 1,20 m takie, no to robię taki kawałek ściany i łączę to razem, nie?
Prościej by było wrzucić jedną długą deskę na całą ścianę, no ale nie ma za bardzo jak, bo tych długich desek brakuje. O, tu już mamy zamkniętą tą dziurę. Jeszcze zrobiłem taką jakby falbankę drewnianą przy ozdobienie. Jeszcze parę desek mamy do przerobienia. Ciekawe, czy to starczy na to wszystko, coś to czarno widzę. Kolejne szlifowanie. No, odpadów bardzo mało jest z tego wszystkiego. Staram się wszystko wykorzystać. No, zakurzony potworek. Takie śmieszne okulary, ale wali strasznie z tej piły, kurczę, po oczach i wbijają się takie twarde te. A miałem inne takie kiedyś, ale mi pies zjadł, niestety. Tego muszę teraz takie śmieszne ubierać. Dach założony z takich resztek, żeśmy go zrobili, mieliśmy takie płyty, zostały z jednej szopy, żeśmy tutaj taki daszek zrobili, żeby tutaj cały czas woda zalewała, jak widzicie tutaj. A przez te deszcze tak zwane skośne, tutaj już zaczęła po prostu cała ściana butwieć. No wiadomo, drzewo i woda, i to było kiedyś taką farbą zwykłą zrobione. Jak widzicie, no to nie za bardzo ma to sens. Tego przerobiliśmy, stary daszek, widzicie, uwalony jestem z tego. Nie jest to najlepszy materiał, byłoby lepiej zrobić z drzewa, ale to na razie tak na szybko. Kiedyś może zrobimy go z drzewa, poprawimy, bo na dole w domu też zrobiliśmy z drzewa, z takich cieniutkich deseczek wycinaliśmy, ale to jest roboty na taki kawałeczek, to jest z 5 metrów chyba długości, no to tutaj naprawdę jest to, nie wiem, może z miesiąc roboty, żeby to wszystko wyszlifować, powycinać i zrobić to z desek. Także na razie takie coś z tych płyt, taki recykling można powiedzieć. Kiedy ja spadł, kocham cię. Zbieraj telefon, bo zaraz tutaj jest woda na dole. Jeszcze tutaj mamy dalej. Robota idzie. Już kolejna ściana założona. Powoli idziemy. Ozdoby zrobione dookoła, wyrzeźbione. Tutaj te łączenia też zakryłem właśnie takimi fajnymi deskami. Fajnie to ciekawie tak wygląda. Żeby nie było widać po prostu tego łączenia desek, nie, które tam było. No tutaj na tej ścianie się udało w jednym kawałku zrobić, bo tu jest ten balek taki w środku, także to z jednej i z drugiej strony się udało na szczęście zrobić w jednym. Także troszeczkę poprzyozdabiałem te góry. W miarę ładnie to wygląda, tak się to prezentuje. Gorzej, że nie wszystkie deski udało się wyszlifować do gołego. Na niektórych został taki zielony. Taka zielona poświata została, ponieważ to się grubiej wpiło tam w to wszystko. No niestety, no jakoś trzeba będzie sobie z tym poradzić. Będę musiał coś wymyślić, żeby to ogarnąć, bo nie chcę tego za bardzo niczym malować, żeby to nie zmieniać tego koloru, żeby to jakoś było. A tutaj już kolejna, ostatnia ściana. Robimy jeszcze okno, trzeba zrobić tutaj dookoła, przyozdobić. Żeby to jakoś wyglądało też fajnie. Tutaj mam tylko jedno gniazdko i zostawię to z tym jednym gniazdkiem. Nie chcę tutaj więcej prądu nic dawać. To ma być takie fajne, żeby się można było zrelaksować. No i tutaj daszek właśnie, który żeśmy zakładali, ta konstrukcja z tego. Nie jest ona za super mocna, ale wytrzyma, wytrzyma na pewno, bo próbowałem się nawet lekko na nim powiesić, także daje rady, nie urwie się. Zobaczymy, może kiedyś się zrobi taki fajny drewniany. Pokażę wam go kiedyś, jak tu mam na dole z domu taki fajny. Dobra, także tutaj jest koniec pierwszej części, także zapraszam was na drugą część. Pewnie może jeszcze będzie trzecia, nie wiem ile tych części wyjdzie, bo roboty jest tutaj grom.
Także tyle mniej więcej. Jak chcecie, możecie wspomóc ten projekt też standardowo. Także tyle i pozdrawiam.